Marcin Dubiel powraca do tworzenia filmów na YouTubie i spotyka się z falą krytyki. Budda wraz z Grażynką aresztowani. Dziewczyna Merganiego zaatakowana podczas spaceru z psem. Te oraz inne tematy omówimy sobie w dzisiejszym odcinku. A zaczniemy od powrotu Dubiela na platformę YouTube. 19 października Marcin wrzuca swój pierwszy film od momentu afery z Pandora Gate, w którym wraz z Natsu wybierają się do restauracji z gwiazdką Michelin. Internauci nie zostawiają suchej nitki na Dubielu, komentując: i co ty tu robisz, człowieku? To są chyba jakieś jaja? Czy a ja się nie cieszę, że wróciłeś? Na potwierdzenie ich sprzeciwu względem Dubiela możemy zobaczyć bardzo słabe oceny i bardzo słabe zasięgi. 20 tysięcy wyświetleń w 12 godzin. Jak na ponad 1,5-milionowy kanał, to bardzo słabe wyświetlenia. Ditka, czyli dziewczyna Merganiego, została zaatakowana podczas spaceru z psem. Twojego dobra i psa, że pies jest szczepiony. Co ty, kurwa? Czy jesteś, kurwa, nienormalny? Dominika wstawiła film, na którym domaga się zaświadczenia o aktualnych szczepieniach psa, który pogryzł Jukiego, a także pokazuje agresję właściciela. Przedstawia ona, jak po krótkiej dyskusji z owym panem staje się on agresywny i próbuje jej wyszarpnąć telefon. Na końcu nagrania możemy zobaczyć, jak Dominika ucieka przed spuszczonym ze smyczy psem. Ty, kurwa, debilu chodzący! Na całą sprawę szybko odpowiedział Mergani, publikując storki na swoich social mediach, w których poszukuje owego pana. Na jego Instagramie pojawiły się również dane firmy, której owy pan miał być właścicielem. Jak się później okazało, był on tylko pracownikiem tej firmy, a swój statement wysłał mu właściciel firmy. Ditka na swoim Instagramie wstawiła później update, na którym pokazuje, że sprawa została zgłoszona na policję. A teraz przechodzimy do tematu Buddy. 13 października odbyła się ostatnia loteria na kanale Budda TV, na której rozlosowano takie nagrody jak Porsche GT3 RS z domem w Zakopanem. Mordo, wygrałeś dom w Zakopanem z Porsche GT3 RS w garażu! Sama loteria odbyła się bez większych przeszkód, a to, co miało się wydarzyć dzień później, zaskoczyło wszystkich. Dzień po owej loterii CBŚP prowadzi akcję na terenie kraju. Ale dojebałem teraz numer. Rafał, ty weź nie przygrywaj teraz. Zatrzymują oni 10 osób, w tym Kamila L, czyli Buddę, Aleksandrę K, znaną jako Grażynka, właściciela Mini MGP Garage, wraz z jego matką oraz osoby związane ze spółką tworzącą loterię 7Out2, wspólników Kamila z firmy Dows oraz Seven. Jak możemy przeczytać ze strony prokuratury krajowej, prokurator zachodniopomorskiego pionu PZPK przedstawił Kamilowi L oraz 9 innym osobom zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw celno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawienie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Zarzut kierowania grupą przestępczą dotyczy Kamila L oraz Tomasza C. Pozostałe osoby stoją pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Film z całego zatrzymania udostępniło na swoim profilu CBŚP. Służby pokazały skalę zabezpieczonego majątku, w tym nieruchomości, samochody oraz środki na kontach bankowych. W trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na rachunkach bankowych na kwotę ponad 77 milionów złotych. Z 10 podejrzanych areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy otrzymało aż 5 z nich. Prokurator w dniu 15 października 2024 roku skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób, to znaczy Kamila L, Tomasza H, Adama U, Bartosza G oraz Aleksandry K. W międzyczasie oświadczenie wydała obsługa prawna loterii. W skrócie mówiąc, loteria była legalna. Zostały opłacone wszystkie podatki na jej poczet oraz była ona pod ścisłą kontrolą administracji skarbowej, która ta wydała odpowiednie pozwolenie na jej odbycie. Internauci jak zwykle podzielili się na 2 obozy. Jedni płaczą, drudzy rapują, nagrywając TikToki ze wsparciem dla Buddy. Inni natomiast jadą po nim po całości, czy też strzelają z wydechu pod aresztem śledczym, krzycząc: Budda, oddawaj hajs za losy, chuju!
Mniej inteligentna część widzów organizuje zloty, na które bardzo szybko reaguje policja. Internauci wyciągają fragmenty z jego piosenek, w których mowa o wyłudzaniu VAT-u czy czeskich podatkach. Ta twoja dziewczyna 22 lata, na imię ma powiedzmy Agata. Jest sekretarką w jednej z twych firm, wyciągasz VAT ze spółek IT. A ona o niczym nie wie, śledzą ją w CBS-ie. Wielce AMG benzo, podatek zapłacę Czechom, mnie podatki w Polsce nie leżą. Na TikToku można znaleźć również takie kwiatki. Nasz kraj pojechał do reszty. Wzięcie Buddy, ogólnie zatrzymanie go, jest czymś chorym. Patrząc na to, ile on dobrego zrobił dla ludzi. Co za pojebany rząd, pojebany świat, ludzie odwracają się, gdy jebie ci się życie. Najpierw wielcy fani wspierający ponad wszystko, teraz się odwracacie, każdy z was fałszywą p***ą, nie jesteście wcale dobrzy. No i mamy kolejną influencerkę, która stanie przed sądem. Najka, a konkretniej Natalia Ruś, myślę, że większość z was ją zna. W tle mamy zarzuty znieważania osób na tle rasistowskim oraz nawoływania do popełnienia przestępstwa. Dobra, a pamiętacie, jak Grzegorz Braun odpalił gaśnicę w Sejmie? No właśnie, od tego się zaczęło. Influencerka zaczęła na swoich social mediach pochwalać właśnie takie zachowanie. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich postanowił się tym zainteresować. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w następnym filmie.